Magda, dlaczego jako dziennikara tak bardzo grzeją cię te seksualne tematy? Bo to, jest, bo to są tematy, które wciąż pozostają w sferze tabu. A w takim razie, czy y, fantazje męskie od damskich się mocno różnią? Zapomina się często o, te, o tej, o, o, jakże potrzebnych funkcjach fantazji seksualnych, hmm. na przykład już od nastoletnich lat, w ten sposób kształtujemy tę swoją seksualność, poznajemy swoją tożsamość, poznajemy siebie i wcale nie tylko w, w kontekście seksualnym, tylko w ogóle poznajemy siebie. to też rozmawiałam z kolegą i, i rozmawialiśmy o wstydzie, który panuje i krąży wokół naszych fantazji i też użył takiego sformułowania, że czasami jak przyjdzie mi jakaś fantazja do głowy, to aż mi samemu przed sobą wstyd Mm -hmm. Że ja w ogóle coś takiego w sobie mam. Po pierwsze, w porno też nie ma. To jest ciekawe, bo w porno też nie ma. Właściwie nie, nie ma pokazanych i, i też nie jest to rola porno, no, ale właśnie nie ma pokazanych żadnych konsekwencji emocjonalnych, psychologicznych, tak. społecznych, nie? A o tym musimy myśleć, bo prawdziwe życie, drodzy państwo, i prawdziwy seks, drodzy państwo, to nie jest porno. I, nie. I te, <laughs> powiedziałam to. Kochani, miło jest mi ogłosić, że partnerem podcastu została marka Anwen, specjalizująca się w produktach do włosów i pielęgnacji opartej o ich porowatość. Jeżeli chcecie świadomie podchodzić do pielęgnacji włosów, skóry głowy, myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę i zachęcam do zapoznania się. Tymczasem zaczynamy odcinek. Miłego odsłuchu. When you kiss me, fever. when you hold me tight. A, piękny ten go dobra. I tak zaczynamy kolejny podcast Studnia zna. Piękny dzień dobry, Agnieszka Dziekan po drugiej stronie melduje się na posterunku. Kochani, to będzie odcinek super pikantny i myślę, że bardzo, bardzo ważny dla każdej i każdego z was. Kobieta, która siedzi naprzeciwko mnie jest kobietą, którą dobrze znacie, ponieważ była u mnie w podcaście z książką Gładko, czyli o operacjach sfer intymnych, a dziś będzie o fantazjach Magdalena Kuszewska bardzo mi miło właśnie powinniśmy szeptać rzeczywiście wydałam taką książkę już jakiś czas temu chciałbym męskie fantazje mm -hmm. seksualne i ona przeżywa cały czas nie chcę mówić drugą młodość bo tą pierwszą cały czas ten temat grzeje bo jest pierwszą w Polsce książką o męskich fantazjach seksualnych potraktowaną nie w, se, nie w kategoriach porno tylko w kategoriach popularno naukowych mm -hmm. bardziej lifestyleowych jedziemy z tym Magda dlaczego jako dziennikara tak bardzo grzeją cię te seksualne tematy bo to, jest, bo to są tematy które wciąż pozostają w Sferze tabu i widzę, jak bardzo seksualność i psychologia, bo to do tego się sprowadza, i jak, jak wielkim obszarem bywa nieporozumienia w związkach. Mm. Ba! Bywa częstokroć powodem ogromnych dramatów. Niewypowiedziana seksualność, tak jak niewypowiedziane fantazje seksualne, ale nie tylko. Wiele niewypowiedzianych rzeczy wokół seksualności bywają powodem gigantycznych dramatów osobistych i związkowych. Dlatego. Mm -hmm. A to są też takie czasy, w których mam wrażenie, że teoretycznie ten temat jest odtabuizowany, ale tu jest jeszcze tyle gruzu przykrytego, że my tak. Tak kilka kamyczków odsłoniliśmy, zrzuciliśmy z tej góry, a tam jest jeszcze naprawdę ogromna masa, pod którą kryje się, kryją się pokłady nadziei, marzeń i wstydu. To wszystko jest zmieszane. Mam bardzo podobne poczucie, i to, że to się wydaje odtabuizowane, powiedziałyśmy obie pięknie to słowo, to, to, to jest też w obszarze pewnych baniek wciąż. Tak. No bo błagam, jeśli chodzi o Polskę i o społeczeństwo nasze cudowne, to wciąż nie ma tej edukacji seksualnej przecież. Wciąż się generalnie nie gada o seksie, wciąż istnieje wiele tabu, bardzo krzywdzących. Jak chodzę teraz dość dużo do podcastów, do naszych wspaniałych kolegów i koleżanek, no to jak nieraz potem czytam komentarze pod spodem, to już nie czytam, mhm. bo. Merytoryczny komentarz, krytyka? Proszę bardzo. More than welcome. Ale jeżeli dostaję zarzuty, że... Dobra, już nawet nie będę o tym mówić. Jeżeli dostaję, jeżeli ktoś mnie... Ktoś mówi, że ja się z kimś przespałam tylko dlatego, że poruszam takie tematy, albo że, że o coś mi chodzi, że jestem jakąś piątą kolumną, czy... to, to nie, tak by nie. I widzę, Oj. ile jest wokół tego problemów ludzi. Część osób wkurza się tylko dlatego, że ktoś, na przykład ja, ośmiela się mówić o takich sprawach. To jest mocne. A powiedz mi, nie masz poczucia, że... Pornografia, która po prostu rządzi światem i rządzi naszą seksualnością, nie powoduje, że nasze fantazje są jakby odarte z takiej mm, spontaniczności i z rozwoju w ogóle w naszej głowie. Bo pornografia tak naprawdę jest bardzo prostą formą, nie? I mam wrażenie, że przez to, że tak dużo oglądamy tej pornografii, hmm. to w naszej głowie, jakby fantazje są totalnie uśpione. Rzeczywiście, to jest mocna teoria i ja się częściowo, znaczy... Z... fantazje mogą być piękne. Tak, zgadzam się z nią, bo na pewno dotyczy to wielu osób, bo generalnie fantazje, tak jak mówisz, mogą być piękne, mogą być jak sny, czy jak poezja, jak to mówi dr Robert Kowalczyk, seksuolog też w mojej książce, Kasia Kucewicz, świetna terapeutka. Mówią o tym, żeby, żeby je interpretować, żeby nie traktować je dosłownie. One potrafią być takimi marzeniami erotycznymi, niemal jak sny, właśnie jak ta rzeczona poezja. No i jak mamy tutaj nagle środowisko porno... Hmm na ławę, to tam rzeczywiście, jeżeli ktoś bardzo usilnie, regularnie to porno ogląda, stosuje, no to faktycznie na fantazję to już nie ma miejsca. Nie ma. To już nawet nie ma sobie co wyobrazić, no bo ja sobie odpalam konkretny kanał, czy tam konkretną kategorię i właściwie Jaki? mam więcej nawet niż jestem w stanie... <grym, <grym, ale mam więcej, prawda, niż jestem <grym>, w stanie sobie nawet wyobrazić, tak, no bo to, tak. co się dzieje w porno, to chyba te wyobrażenia wielokrotnie przerasta. Ale wiesz, mózg się też... Jakby finalnie bardzo rozleniwia, no bo nie potrzebuje tworzyć w swojej głowie tego, co mógłby stworzyć i szukać w sobie swoich potrzeb, tylko trochę mamy takie, okej, okay, tak się to robi, więc okay. idziemy za tym. I przez to, że w pornografii mamy te obrazy podane na tacy, to po prostu nasza głowa nie ma potrzeby tworzenia swoich obrazków na bazie tego, czego my byśmy naprawdę chcieli i czego potrzebujemy. Tak, oczywiście się z tym zgadzam, bo wiadomo, że tak jak wielu seksuologów i terapeutów mówi, że porno jest ok, jeśli. Mm. No właśnie, jest, jest stosowane tak jak ze wszystkim. Każda przesada, e, każdy radykalizm wiąże się z ogromnym ryzykiem. Różnego rodzaju, już nie będziemy w to wchodzić, tak. ale to jest jak taka przyprawa, jak z pieprzem. Pieprzu za dużo, soli za dużo, no to też niedobrze, nie niefajnie, nie smakuje, coś jest nie tak. No i wtedy, jeżeli to porno jest zbyt silnie i mocno stosowane, no to faktycznie na te Fantazje miejsca nie ma, a fantazje mhm. są bardzo okej okay i bardzo też. Od... Zapomina się często o, te, o tej. o, o jakże. Potrzebnych funkcjach fantazji seksualnych, tak. na przykład już od nastoletnich lat, w ten sposób kształtujemy tę swoją seksualność, poznajemy swoją tożsamość, poznajemy siebie i wcale nie tylko w, w kontekście seksualnym, tylko w ogóle poznajemy siebie. Kropka. To prawda, ja tuż przed nagraniem z tobą byłam w pracy i rzuciłam takie pytanie kilku osobom: O, ciekawe. Tak, czy, czy mają na przykład takie fantazje? gdzie są to ludzie w stałych związkach, o których okay. nigdy nie powiedzieli. I na siedem osób sześć odpowiedziało, no przecież w życiu bym nie powiedział, że o tym myślę. I pytam się, ale dlaczego? No bo to jest no, wstyd. Mm -hmm. Przecież gdyby moja kobieta dowiedziała się, że ja miałbym ochotę na coś takiego, mm -hmm. Czytaj, mogę to powiedzieć? Mm -hmm. Sikanie na twarz. Mm -hmm. Pissing. Pissing, okej. Okay. Akurat nie jestem fanką, <laughs> ale tak. <laughs> to, to ona po prostu wiesz, totalnie by uznała, że to się ze mną nie halą. I myślę, że te, tego jest naprawdę bardzo dużo. Ostatnio też rozmawiałam z kolegą i, i rozmawialiśmy o wstydzie, który. Panuje i krąży wokół naszych fantazji, i też użył takiego sformułowania, że czasami, jak przyjdzie mi jakaś fantazja do głowy, to aż mi samemu przed sobą wstyd, mm -hmm. że ja w ogóle coś takiego w sobie mam. Po pierwsze, super, że zrobiłeś takie mini badania, i po drugie, absolutnie potwierdza się to, co jest też w mojej książce, co wychodzi, co wyszło mi podczas pracy, przy, chciałbym, męskie fantazje seksualne. Czyli my w większości swoje fantazje zostawiamy dla siebie, a jeśli chcemy o nich rozmawiać lub je realizować nawet są badania na to, to robimy to z osobą spoza związku. No i dlaczego? Why? Bo się wstydzimy y, łatki, że będę określona, określony jako zboczeniec y, z bok. Wiadomo, że tych słów się już w seksuologii dawno nie, nie używa, ale w związkach, ale w tak. związkach tak. tak. E, bo ktoś nas odsądzi od czci i wiary, bo ktoś nas oskarży o to, że już y, siebie wzajemnie nie pożądamy, bo ktoś powie, że, że jestem chora lub chory psychicznie, y, bo ktoś, nie wiem, się tak zawstydzi, że już w ogóle się poblokuje, już w ogóle seksu żadnego nie będzie. Tak. Bardzo dużo jest, ale to też, ale ja też część reakcji naprawdę jestem w stanie zrozumieć, bo jeżeli w związku na przykład bardzo tradycyjnym i klasycznym przyjmijmy ona i on, związek heteroseksualny, wieloletnie małżeństwo w sensie że z wieloletnim stażem. I jeżeli on lub ona nie, zróbmy na odwrót. Jeżeli ona przychodzi do niego i bardzo delikatnie komunikuje, że już jest rutyna w seksie, że przecież oboje to widzą, mhm. że to podniecenie to jest naturalne, że ono zaniknęło już z biegiem lat tak. i mówi: hej, otwórzmy związek, no to to tam się może dużo złego podziać. Mhm. I to jest co więcej, coraz popularniejsze. Tak. Chodźmy się sobie... odtworzenia związku i czasami tak. ci ta. Ta para otwiera związek. Często jedna osoba robi to dla drugiej. Bardzo często tak się dzieje. Mhm. Udając, że ja tego chcę. I że jesteśmy nowocześnie, jesteśmy ok. Tak. I to się rozpada. Tak. Dlatego z tym odkrywaniem, bo często zaczyna się od fantazji. Właśnie dużo osób, mężczyzn, kobiet, różnych osób, to też jest w badaniach, wychodzi, no. fantazjują o seksie grupowym. Ale teraz tak. Jeden obszar to są te fantazje, wiele fantazji zostaje swoimi fantazjami i nawet często terapeuci mówią, że jest okej, okay, jeśli te fantazje zostają fantazjami, mhm. ale część osób wyskakuje sobie elegancko z tego obszaru, wędruje do drugiego i mówi do siebie albo do osoby partnerskiej, a najczęściej do osoby spoza związku, hej, ja chcę te fantazje zrealizować, hej, chcę to zrobić z tobą, z wami itd. No. i tak dalej. I wtedy nie zawsze tej osobie partnerskiej jest z tym po drodze i Ech. tu się robi problem, ba problem, tu się robią dramaty. Tak, i ta osoba y, często, gęsto można w nie powiedzieć, że, że jest ten problem, i to finalnie burzy jej też poczucie własnej wartości, i trochę sami sobie to robimy, mm -hmm. bo przyzwalamy na coś, nie mówiąc o tym, że nam to nie odpowiada, że nas to męczy, że nas to rani, i to my cierpimy i sami sobie to robimy, nie mówiąc. I to jest, to jest straszne. Tak, a z drugiej strony bardzo trzeba, no to, to, jest, taki, to jest taki trochę czasami, mo, może nawet taka grecka tragedia, gdzie nie ma dobrego rozwiązania, no. bo jeżeli te fantazje są takie, nazwijmy to, niestampowe, nieoczywiste, Nietradycyjne, mogą być uznane za szalone, za jakieś przerysowane, nawet albo za w sensie, przegięte, tak. no to jest też duże ryzyko, że coś tam się będzie złego działo w związku, też nie? W całym obszarze, że to się rozleje, że ja już inaczej spojrzę na tego mojego męża, czy na moją żonę, czy na mojego narzeczonego, czy na moją dziewczynę i ja nagle zacznę patrzeć na, na te osoby przez pryzmat fantazji i mm. zobaczę tam osobę, której nie chcę, z którą nie chcę być. Mm -hmm. Jest duże ryzyko. Dlatego mm. to nie jest tak. Proste z tymi fantazjami. A masz poczucie, że jeżeli na przykład że jest w tym też taki strach. Dobra, ja miałam taką myśl, że gdybym na przykład zaczęła realizować swoje fantazje seksualne, mhm. to gdyby to mi się spodobało, mhm. to oznaczałoby mhm. jakąś zmianę koncepcji mojego wymyślonego życia. Trafiłaś w samo sedno. Ja myślę, że to jest też strach przed własną oceną. No. Kim ja jestem i dokąd mnie to zaprowadzi? Jest, mhm. że gdybym ja to zrobiła, to, to by mi rozwaliło cały mój światopogląd o mnie, mhm. o, o życiu, co już moim? sobie tam nabudowałaś, tak. ustaliłaś. Tak, tak. Tak, więc tak. może faktycznie pewne rzeczy z takiego świadomego ja powinny zostać w sferze fantazji, a z drugiej strony no, ja mam tutaj wielki znak zapytania. Na ile mogę eksplorować, próbować a na ile lepiej nie narażać się na to, że moja psychika ulegnie jakiejś destrukcji. To mnie na przykład triggeruje i mnie stresuje. Dużo osób, które rzeczywiście myślą o tych swoich fantazjach i o tym czy idę krok dalej, czy robię krok dalej, no. czy chcę je realizować, ma tego typu i bardzo dobrze. Bo to jest taki, teraz... taki instynkt samozachowawczy. Mhm. Obiekcje, wątpliwości, obawy, zastanowienia, zdumienia, pytania. Bo ja w swojej książce przywołuję historię trzydziestoparolatka, który przez wiele lat fantazjował obsesyjnie o seksie z osobą, która świadczy usługi seksualne przy autostradzie. Kiedyś byśmy powiedzieli brzydko z tak zwaną tyrówką, ale ja nie chcę nikogo obrażać, tak. więc mówię o, o takiej osobie. I tak długo zanim ta fantazja i uporczywie chodziła, to jest przypadek yy, z gabinetu Kasi Kuzewicz, mm -hmm. tak długo opisany w chciałbym, tak długo zanim ta fantazja chodziła, że on tę fantazję zrealizował, i na drugi dzień nie był w stanie sobie spojrzeć w lustro. Zaczął mm -hmm. siebie nienawidzić. Dlatego też. Bardzo jestem za tym, żeby ogromnie świadomie, na ile się da, bo też nie jestem w stanie do końca przewidzieć tych konsekwencji, ale żeby tak. próbować je przemyśleć, jak ja się mogę zachować w tej sytuacji, kiedy się to już zdarzy. Na przykład, kiedy otworzymy związek. Chce mi to może zrobić. Mhm. Czy ja na pewno tego chcę, bo właśnie, mo bo może nie wiem, może właśnie ktoś się tak nasycił porno w danej kategorii, że mu się to wydaje. Tak. Bez żadnego problemu, bez stresu, a jednak, kiedy to przyjdzie do. Prawdziwego życia, no to zaczyna się rzeczywiście problem. Jeśli problem, no to okej, okay, ale jeśli się robi dramat, jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie spojrzeć w lustro w oczy i zaczyna siebie nienawidzić i brzydzić się swojego ciała, tak. albo zaczyna się brzydzić osoby partnerskiej, z którą na przykład zaczął realizować tego typu fantazje, no to znowu jest problem. Tak, też słyszałam o takim przypadku e, pary, gdzie to facet nalegał gdzieś na otworzenie związku i na wprowadzenie trójkątu mhm. w ich małżeństwie. To on tego chciał, a finalnie jak zobaczył, że jego kobieta jest pełna po prostu rozkoszy podczas stosunku. Z jego kumplem, tak. no to on nie był w stanie na nią patrzeć, jakby. Znam takie przykłady. No, chociaż też, no. to, to z niego hmm. wychodziło, to on o tym fantazjował. No właśnie. I teraz ciekawe, czy fantazjował pod wpływem? Pod wpływem, czy na przykład właśnie widział w porno, gdzie takie rzeczy się no. po prostu dzieją, nie? I jakby no. tam w porno też nie ma. To jest ciekawe, bo w porno też nie ma. Właściwie nie, nie ma pokazanych i, i też nie jest to rola porno, no, ale właśnie nie ma pokazanych żadnych konsekwencji emocjonalnych, psychologicznych, tak. społecznych, nie? A o tym musimy. Myśleć, bo prawdziwe życie, drodzy państwo, i prawdziwy seks, drodzy państwo, to nie jest porno. I, nie. I te, <laughs> <laughs> powiedziałam to. I kurczę. Ten cały aspekt psychologiczny, zwłaszcza jeżeli ktoś jest wrażliwy, jeżeli ktoś właśnie próbuje, eksperymentuje, a nie jest pewien, a jeżeli ktoś o tym myśli, bo zakładam, że jest część osób, które robią to pewne rzeczy mechanicznie, po prostu sobie próbują, są mm -hmm. otwarte i tyle i koniec. No ale my rozmieniacze, my wrażliwcy, my, y, którzy może więcej myślimy albo mniej, ale, ale więcej czujemy, cokolwiek, no to, to te konsekwencje są, myślenie o konsekwencjach wydaje mi się bazowe. No dobra, a w takim razie, czy y, fantazje męskie od damskich się mocno różnią? Tak. Oczywiście są punkty wspólne, bo na przykład yy, i wszyscy my, <laughs> bez względu na tożsamość, y, orientację, powiedziałabym kiedyś kolor skóry, ale jesteśmy inkluzywni, wszyscy potrafimy fantazjować, mniej lub bardziej, i to nie zależy w żaden sposób od płci, na przykład o seksie grupowym mhm. albo o, o seksie przemocowym, o BDSM-ie. I tu bardzo, bardzo, bardzo istotna sprawa. Kobiety, jeśli fantazują o gwałcie, ale bardziej o seksie przemocowym. Ale to jest bardzo częste. Tak. Ale tak. wcale nie chcą być zgwałcone w życiu. Tak. No to jest po prostu super ważne. I tu mamy, jak na tacy, informację, czy fantazja powinna być realizowana każda. Nie, nie każda. Mm -hmm. Bo fantazja o, o gwałcie jest o czym innym. Nie o tym, że ja chcę być rzeczywiście zgwałcona w ciemnej uliczce. Ale jeżeli chodzi o różnicę. Najprościej... Czekaj, jeszcze mm -hmm. tutaj dodam a propos tego, tej fantazji o gwałcie. Podobno dzieje się to w takich społeczeństwach, które jest mocniej konserwatywne. Czyli ch chce Czegoś, czego nie mam, ale oczywiście, jakby. To jest w sferze fantazji i w życiu bym nie chciała być skrzywdzona. Ja przy, przy, przytaczam nawet takie badania, w chciałbym, że rzeczywiście zrobiono takie badania. Tam, gdzie jest dyktatura, tak. gdzie jest taki ustrój bardzo totalitarny lub konserwatywny, to tam rzeczywiście i mężczyźni, i kobiety częściej o tym BDS-owym i przemocowym seksie sobie fantazjują. Ciekawe, jak, jak... Ciekawe. w życiu byśmy nie powiedzieli, prawda, że system polityczny może wpływać tak. na, na fantazję, a jednak może. Ale wrócę jeszcze do tych różnic. Mhm. Ciekawą różnicą jest to, oczywiście to nie jest zawsze tak, ale często w fantazjach kobiet jednak yy, ten obiekt ma twarz. Czyli fantazjujemy o kimś konkretnym. O eksie, o szefie, o byłym właśnie, o, o, bez, o przyszłym. A jak można o byłym fantazjować? O, to jest spora grupa w fan, fantazjach. Spora grupa kobiet. Chociaż taki seks porozstaniowy mógłby być bardziej emocjonujący, więc może to być. I to, to się być, dzieje taki często. Może to być fantazja. Nawet pisałam kiedyś reportaż seks To wcale nie jest takie rzadkie. No. no. A natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, ale znowu to oczy, zaraz się ktoś oburzy. Ja tak nie mam. Jeśli chodzi o większość mężczyzn, jak mówią badania, mm -hmm. y, najczęściej tam jest jednak ważny akt, czyli to bycie albo w odpowiedniej konfiguracji, e, w odpowiedniej geometrii seksualnej, e, a mniej. E, chociaż oczywiście mężczyźni też potrafią e, fantazjować o eks mm -hmm. i to nie jest jakieś e, nowum, ale m, tam częściej chodzi o sam akt. Y, I teraz y, Taką częstą fantazją męską, co nie ma przełożenia u kobiet, jest seks z milf, czyli z osobą tak. dojrzałą, starszą, z tak zwaną mamuśką. A na życie wleliby młodszą laskę. Tak. Tak. To jest ciekawe też. To jest ciekawe. Stąd dużo takich romansów, tak zwanych układów, gdzie jest duża różnica wieku, ale i znowu nie powiem na niekorzyść kobiety, bo dlaczego? No. Gdzie kobieta jest znacznie starsza od tak. e, swojego Ale skąd partnera? ten milf się wziął w takim razie? Moj ulubiony temat. No, jest to przebadana? Jest kilka um, pomysłów na to i wcale nie chodzi o to, bo jedna jest taka dość oczywista, to jest ta, że młodszy chłopak potrzebuje zaopiekowania, drogi, drogowskazu nie tak. tylko w seksie, ale i w życiu. A to nie zawsze tak jest. Mm. E, e, to czasami jest tak, że e, po prostu się dwie osoby w sobie w jakiś w sposób zakochują, bo mają wspólnotę doświadczeń, emocji, bo się po prostu sobie podobają. E, czasami te kobiety rzeczywiście są przewodniczkami, na przykład nie tylko w seksie. Albo tylko w seksie, albo w ogóle na przykład w życiowo. Nie wiem, mówią o teatrze, o kinie, zabierają w podróż. Mhm. I to wcale nie jest tak zawsze, że ktoś kogoś musi utrzymywać. To, to naprawdę czasami są bardzo spoko związki, tak. czy, czy romantyczne, czy oparte głównie o seks. To już jakkolwiek sobie ludzie wybiorą. Ale to, to, to naprawdę nie jest zawsze sprowadzane tylko do tego, że on szuka, bo to jest oczywiście ta moja ulubiona w cudzysłowie te teoria, że on szuka matki, bo tam nie miał matki, czy matki nie było. No nie, to nie jest takie proste. Ale to skąd się bierze w... pociąg seksualny do starszych kobiet? Bo to jest cała magia. Tam jest, tam chodzi i o dojrzałość, i, i taką ludzką, i seksualną, i jakieś często te kobiety są bardziej otwarte niż mhm. rówieśniczki na przykład. Nie tylko w seksie, ale w ogóle często więcej wiedzą, że więc idzie za tym też jakaś aura. No tak, hmm. no tak mają już tą seksualność jakoś tak ułożoną, wiedzą, czego chcą. Do, fan, do realizowania fantazji też często nie mówię, że zawsze, często yy, yy, się przydają takie układy, bo aha, no i co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o poziom hormonów. Mm. Yy, czte, u 40 latek najczęściej w okolicy 30 parę, 40 par jest ten hype, jeśli chodzi o libido i pożądanie o, to jest ciekawe. A faceci największy hype, ten seksualny, mają w wieku 20 paru, więc to się bardzo dobrze spina, mm -hmm. bo później u facetów spada. Yy, tak, z biegiem lat, a u kobiety, jak mają 20 parę, to do dopiero rośnie. Więc to nie zawsze. Znowu nie u każdego uczucia. Ja tak nie mam. W porządku, super, gratulujemy, nie ale <laughs> bo ja, już, ja już odpowiadam na te wszystkie komentarze z góry, które no, tak. ja wiem, że będą. Super, ale często jeśli chodzi o jakąś średnią, to faktycznie tak jest. Tak. Plus ciekawą rzeczą jest to, że jak na przykład facet klasycznie lubi często uprawiać seks, a kobieta jakby. Idzie równo z nim, czyli też lubi często, to ona często jest nazywana nimfomanką, a z nim wszystko jest w porządku. Podwójne standardy? Hello! Tak. I teraz jeszcze myślę o takiej sytuacji, że po prostu ja ja, czas, ja też piszę o tym chciałbym, że czasami, ale to moja romantyczna natura, że mnie odzywam, czasami chodzi tylko i aż o miłość. No. O miłości, o jakieś takie porozumienie ponad podziałami, ale jest też muszę o tym powiedzieć grupka mała osób, która się wiąże na takich zasadach ze sobą, czyli starsza ona młodszy on, bo to jest jakiś rodzaj tabu. Tak. A ludzie lubią niektórzy tabu. Tak. I, I chcą, i chcą, i chcą. chcą. Film Teściowie 2, cudowny Eryk Kulm, gra partnera 20 lat młodszego, cudownej Marii Ostaszewskiej. Ach, jacy oni są cudowni tak? razem i smaczni. No, jedynka była super. No, to, to za, zapraszam do dwójki. Nie jestem e, <laughs> tutaj ambasadorką filmu, ale tam jest, tam, tam jest o tym też. Okej, okej, okej. No to są, to jest niesamowicie ciekawe. Czyli mówisz tak, mówisz o milfach, co jeszcze czy jest w sferze fantazji seksualnych męskich? E, seks grupowy no to w przy różnych konfiguracjach. I oczywiście najczęściej, jeśli chodzi o, to, o heteroseksualnych mężczyzn, najczęściej fantazują o układzie ja mężczyzna plus dwie kobiety. Tak. Ale oczywiście to też nie jest norma. Mhm. E, seks grupowy faceci uwielbiają też fantaz fantazjować o tak zwanym seksie lesbijskim. Mhm. Jakby oglądać dwie kobiety w akcji, gdzie oni nie, niekoniecznie muszą brać w tym udział, ale są obserwatorami. I duża grupa mężczyzn fantazuje o seksie z bardzo młodymi kobietami. I to jest ok, jeżeli oczywiście mówimy o osobach pełnoletnich, bo jeżeli nie, no to warto iść do, to też trzeba jasno powiedzieć, do, do specjalisty, do psychiatry, do seksologa, tak. bo niepokojące fantazje, które też się zdarzają i na które nie mamy wpływu, no, są sygnałem, że trzeba się tym zająć medycznie. No tak, bo są jeszcze chore, fantazje mogą być. Tak. Tak, tak takie na granicy, właśnie tego, czy, czy to jest ok, wręcz poza granicami. Zgadza się. Tu, tu, tu rzeczywiście w to bym nie chciała specjalnie wchodzić, tylko wolałabym zaznaczyć, że, mm -hmm. że, mm, że wtedy warto skonsultować się z, ze specjalistą. Tak, tak. Ja mm -hmm. słuchałam takiego wywiadu, gdzie mm, lekarz też opowiadał o swoim pacjencie, który fantazjował o seksie ze swoją córką nieletnią. No właśnie. Jakby, tak, mm -hmm. ale potem wyszło, że no, miał bardzo duże obciążenie psychiczne. Jak to ułożył, doszedł, gdzie jest to źródło, to, to absolutnie jakby to, to zniknęło i on by też w życiu tego nie zrobił, ale mhm. był przerażony tym, że to się pojawiało w jego głowie. Rozumiem i doskonale, że poszedł od razu do specjalisty. Tak. A ile osób nie pójdzie, nie? No. I potem też, no... Ale ja wolę się skupić na takich fantazjach i też się na takich skupiam, które rzeczywiście no, są, jednak nie, nie, nie wychodzą poza granice prawa. Chociaż o jednej rzeczy muszę powiedzieć, że jak przebadano w Stanach gwałcicieli, to tam 80% osadzonych mhm. to 80% z nich fa fantazjowało wcześniej przed mhm. dokonaniem gwałtu właśnie o tym, co zrobią, więc ostrożnie z fantazjami. Tak. Hmm. Tak. I, I tak samo wiesz, myślę sobie o tym, że. Rozmawiamy o tych fantazjach, to łapie taki punkt wspólny, że wszystko jest wszystko jest tak naprawdę w tych fantazjach trochę tabu, nie? Tak, Czyli tak. właśnie e, wcześniej, wcześniej wspomniana przemoc, ex. czy eks, czy na przykład ksiądz. Kobiety często mhm. fantazjują również o seksie z księdzem. Oczywiście. To totalnie, przecież jest to irracjonalne w teorii. E, I... i i ale w praktyce czasem się dzieje, <grym> jak wiemy życie, że to przechodzi. Cyk. <grym> tak, no i to jest realizowanie swoich fantazji, ale to wszystko jest jakby poza granicami, więc faktycznie tak. może pojawić się duży opór, żeby usiąść naprzeciwko swojego partnera i powiedzieć, wiesz co, ja tak mam, fantazjuję o tym. No bo czym się podzielić i co realizować tak, żeby to nasze pożycie seksualne było spoko i było dobre, a co może być zagrażające, bo jeżeli ja tobie, tobie, po, tobie powiem, wiesz co, Magda, kurczę, śni mi się po nocach, ta moja była. Mm -hmm. Mm -hmm. No, i jakby tak. mam taką fantazję, no tak. to co ty masz z tym zrobić? To jest dla ciebie tylko obciążenie. A z drugiej strony, chcę się z Tobą dzielić. że nie, nie jesteśmy w związku, jak coś. Chcę się z Tobą dzielić. Dementujemy. <laughs> tak. Wiesz swoimi jakimiś wyobrażeniami tym, co chcę robić, jak to tą swoją seksualność poznawać i rozszerzać. Tak. Pod jednym z odcinków podcastu, który nagrywałam o fantazjach, pojawiło się bardzo dużo głosów mężczyzn, mm -hmm. że pod żadnym pozorem nie mówcie o swoich fantazjach swoim partnerkom i żoną. I to było parę dni temu, i ja zacząłem o tym bardzo wnikliwie myśleć, i teraz właśnie dochodzę do takiego wniosku może wcześniej też, ale teraz mam ukonstytuowane to w sobie żeby jednak nie dzielić się wszystkimi fantazjami z drugą stroną może i to nie jest w porządku, nie wiem, to już każdy niech sobie uważa, ale co chce ale właśnie po to, żeby nie ranić drugiej strony. Bo tak naprawdę, jeżeli ja fantazjuję o seksie z ex, to mojej osobie partnerskiej, no to może go tylko zaboleć. Tak. No bo, no bo co? Co my z tym zrobimy? Jego ja wcale nie chcę zaprosić tego exa. Do, do łóżka, nie chcę otworzyć mojego związku, nie chcę wrócić seksualnie do mojego ex, ale jeżeli o nim fantazuję, no to właśnie. To ta, to ten, te, ta wiadomość, ta nowina, no. jakbyśmy kiedyś powiedzieli, może wyłącznie moją osobę partnerską zdradzić. Tak. Więc, no, ale jeżeli chcemy, na przykład, właśnie otworzyć związek fantazjami i chcemy zrobić ten krok, o którym mówiłyśmy już mhm. dalej, no, no to faktycznie no to już trzeba powiedzieć. no Są takie fantazje, zwłaszcza w kontekście realizowania e, m, ich wspólnie lub nawet solo. No, no, że warto, że trzeba, i to jest też ogromny problem, bo dostaję często pytania, jak to zrobić, no to to jest ogromny problem, żeby to zrobić, mm. bo nigdy nie wiem, jak zareaguje druga strona. No tak, a z drugiej strony myślę sobie, że każdy z nas ma to ukryte tak. w sobie. Tak myślę. No mhm. i nawet jeżeli ten partner mówi ci, że mam taką fantazję. To ty często możesz mieć bardzo podobną, ale przez to, że on wychodzi z jakąś fantazją, to ty czujesz jakieś zagrożenie względem siebie, że skoro on potrzebuje więcej, to znaczy, że może ja jestem niewystarczająca. Mhm. I to jest takie odbijanie piłki, a moglibyśmy z taką otwartością się spotkać, spotkać i powiedzieć: Ej, ja też chcę spróbować. Mhm. Mhm. I to bierzemy tak bardzo na siebie. Bardzo osobiście rzeczywiście traktujemy to, co mówi druga strona, nie tylko w seksualności, ale szczególnie, tak. bo w seksualności jesteśmy i symbolicznie, i fizycznie no. nadzy. Nie? No. Tacy odarci jakby ze wszystkiego, bez tych zbroi. Takim, na przykład, no bo jeżeli ktoś fantazuje już załóżmy, weźmy tego księdza i tak nas ukrzyżują i tak. Więc, <laughs> więc weźmy tego księdza. Jeżeli ktoś na przykład w związku fantazuje o seksie z zakonnicą czy księdzem no. i chciałby to jakoś w jakiś sposób zrealizować, no to przecież są różne też, że tak powiem, y, pomocnicze y, rady, typy, jak to zrobić. No, na przykład kupu można kupu się sutana. przebrać. No. <laughs> można się przebrać. Jest ten cały roleplay. Można odgrywać scenki. Można się tym pobawić jakkolwiek. I często ludzie fantazują, o miejscach, nawet nie o osobach. Seks w oborze wzbudził ogromne o, o, ogromne zaciekawienie, które opisałam w Chciałbym. W Jeden z bohaterów o nim fantazjował, bo to był dla niego taki symboliczny powrót do dzieciństwa, gdzie nie miał kredytu, gdzie czuł się bezpiecznie. A tak, chodzi... gdzie zwierzęta są dookoła, tak? Tak. Okay. Ale chciał to zrobić ze swoją żoną, tylko chodziło o miejsce. No więc hmm. właśnie, przecież jeśli chodzi o fantazje dotyczące miejsc, o wiele osób fantazuje o seksie w miejscach publicznych, bardzo wiele. Tak. Kochani, wprawdzie są mandaty za seks w miejscach publicznych, no, ale chcę powiedzieć, co stoi na przeszkodzie. A ile, Można... ile? tam pięć stów, czy mniej? Mniej chyba. Pięk, pięć stów, jeśli dobrze pamiętam. Na no, jakie wspomnienia? O, dziękuję bardzo. Ja opisywałam przypadek pary, która dostała mandat, bo realizowali taką fantazję i sobie ten mandat oprawili za um, uprawianie seksu w miejscach publicznych i wisi u nich w mieszkaniu. Fajne. Bo to jest też taki rodzaj trzeba, fajne. A ja. A ja fajne. Zgłoście się. A no dobrze zobaczymy. Kolejna fantazja, być przyłapanym jeszcze. Oczywiście, fantazje no. są wielorakie, ale właśnie, jeżeli chodzi o miejsca, no przecież nic się w co, co może się złego dziać, że ktoś fantazuje o seksie w pociągu, na łące, na łonie natury bardzo dużo ludzi chce. To jest w ogóle chyba jakiś taki symboliczny tak. powrót. No co jest w tym złego, żeby wyjść? Ba, wielu mężczyzn fantazuje o seksie oralnym. No więc część fantazji, rozumiem, że jeżeli ktoś nie lubi, nie chce, nie wtrącam no. się, ale część fantazji jest naprawdę do zrobienia i nie trzeba ich tylko i wyłącznie ukrywać. Mm -hmm. A czy to też nie jest tak, że jak wchodzimy w związek? To my próbujemy trochę tak deseksualizować tą drugą osobę, tak jakby ona nie mogła mieć fantazji w, poza obrębem naszej relacji. I dla wielu na przykład to, że niby mój facet myśl, pomyślał albo wyobraża sobie seks z kimś innym, albo ogląda porno, to już jest jakaś zdrada, to już jest tak. dla wielu fo fo forma zdrady. Oczywiście, że tak. Tak Jakbyśmy zapominali, że no my jesteśmy osobami z seksualnością. Absolutnie. I jak mówi znany nam obu Michał y, Sawicki, seksuolog, nie ma magicznego przycisku, który spowoduje, że gdy poznam drugą osobę i nawet się w niej zakocham, to że automatycznie przestaną mi się podobać tak, inne bo osoby. bo monogamia to jest wybór. To nie jest jakby nasza. Natura, więc ja wybieram Ciebie do związku, mhm. wybieram i mówię Ci wprost, że jestem z Tobą szczera, jestem transparentna, jesteśmy mhm. razem i, i wiesz, i nie zdradzamy się, jesteśmy szczerzy, mhm. ale co nie zmienia faktu, że ta fantazja się pojawia. I tak. Trochę obudą jest mówić, że no nie, jakby tylko ty, całe życie ty. Nikogo w głowie mi więcej nie mam. Mało tego, zakochujemy się też z biegiem lat, nawet będąc w związkach, szczególnie takich z w rutynie już wieloletnich czy no, wielomiesięcznych, potrafimy się zakochać w innej osobie, i potem też się zdarzają dylematy, czy chcę być z tobą, czy z tobą. Niektórzy mają dylematy w postaci takiej, czy, że, czy otwieramy związek, czy nie. No to już się oczywiście muszą dwie strony dogadać, bo to musi być konsensualne, ale faktycznie. To be bywa... Polem ogromnej zazdrości. I wyobrażam sobie, że dla wielu kobiet, jeśli mężczyzna by przed tej powiedział, że fantazjuje o kimś, kogo wspólnie znają lub po swojej byłej, U. byłoby równoznaczne ze zdradą. Tak. Mhm. I byłoby jakimś osobistym dramatem, co też jestem w stanie zrozumieć. Tak. No, bo rozumiem, że każdy ma swoje standardy i, i też właśnie warto z, w nich być. No, jeżeli ktoś się upiera na otwarcie związku, a ja nie chcę, no to nie otwieraj, no to ja, mhm. ja się nie zgadzam i mam prawo się nie zgodzić. Mam prawo nie zrealizować fantazji drugiej strony, jeśli ta fantazja mi nie leży. A myślisz, że fantazje, które nie wybrzmiewają, mogą, często prowadzą do zdrady? Bardzo. Dlatego, że z badań, które też przytaczam w gładko, wynika, że ja zawsze zadaję na spotkaniach autorskie pytania. Drodzy Państwo, jak myślicie, ile osób, ile Polaków w ogóle realizuje swoje fantazje seksualne? I najczęściej słyszę w różnych miastach. Pięć, 8. 12. I wtedy wchodzę ja, ubrana cała na czarno, i mówię: Nie, ponad 50% realizuje swoje fantazje seksualne, i widzę ten szmerek w sali. Jak to tak dużo? Tak, drodzy Państwo. Dlatego, dlatego, że większość osób realizuje swoje zdrady poza związkiem. I to jest odpowiedź na to pytanie. Większość osób, bo tak się wstydzi oceny. Tak się boi oceny, tak nie chce, że już woli z osobą albo przypadkową, bo najczęściej realizujemy z, y, fantazję z osobą przypadkową, której nie znamy, trochę kasu z pasażera z pociągu, które jesteśmy w stanie powiedzieć więcej niż nieraz tak. przyja przyjaciołom, czy osobie partnerskiej, więc wychodzimy z realizacją fantazji poza związek. Strasznie przykry temat. Tak. No i widzisz jakieś rozwiąza rozwiązanie na to? Uleczmy świat. No, co jaki masz plan? Proszę, oh. Magdalena Kuszewska przepisuje receptę. Tak. Co tam no właśnie, na was grzesz w tej kartce? Co ja na was z tymi fantazjami? No znowu, teraz wszyscy mi tutaj powiedzą terapeuci, Kuszeska, czemu nie powiedziałeś, że trzeba, warto rozmawiać? Trzeba rozmawiać. <laughs> Oczywiście, że trzeba rozmawiać także o fantazjach, ale jakże ostrożnie to robić? I. Ja też chyba zastanowić się, czy to, że ja powiem, czy, czy fantazja, którą się z Tobą dzielę, mhm. ma prawo jakkolwiek być zrealizowana z Tobą w rzeczywistości. Absolutnie tak. Bo jeżeli nie, no to może nie ma sensu Cię obciążać. Mhm. Albo jeżeli wiem, że dla mojej osoby partnerskiej monogamia jest absolutnie najważniejszą wartością. I nawet jak się obejrze na, na, na ulicy z kimś innym, to już jej serce krwawi, no to chyba powiedzenie jej, że i proponowanie jej otwarcia związku seksualnie, no chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Próbujcie, ale uczula, może być ciężko. Nie. Z drugiej strony, każdy ma prawo do fantazji i każdy ma prawo do też realizowania siebie seksualnie, tak jak sobie życzy, tak jak potrzebuje. No bo wiemy nie od dziś, że seksualność i zdrowie seksualne, bo już właściwie mówimy o, o tym też w, w kontekście zdrowia seksualnego, jest ważnym elementem dobrostanu w ogóle. A fantazje oczywiście są również w obszarze zdrowia seksualnego posiadanie ich, no i, i tak jak mówimy, czasem realizowanie. Mhm. Więc to wszystko, z jednej strony dobrostan, moje dobro ja, z drugiej strony dobro mojego związku, mojej osoby partnerskiej, no ale moje. No, tu się aż prosi o wzięcie e, odważników, odważniki, nie? żeby to jakoś zważyć, zmierzyć. Najpierw warto pokazać ze sobą. Czego ja chcę? Tak jak mówiłyśmy wcześniej, czy ja rzeczywiście chcę, czy ja lubię moją fantazję, bo ona jest fajna, lubię sobie nie, o niej myśleć przed snem albo kiedyś, albo w tęsknocie za moją osobą partnerską, czy ja rzeczywiście ch chcę te fantazję realizować z tą kochaną osobą, a może właśnie z przypadkową. No i, i, i sobie dalej poodpowiadać na pytania. No bo za tym, zauważmy, też idzie i system wartości i, i jakieś takie DNA, które mamy dla związku swojego. Dużo rzeczy się za tym może kryć. Tak, tak. No i jeszcze też to, że jeżeli ja powiem coś, co Tobie nie będzie odpowiadało i Ty to ocenisz, to to będzie świadczyło o mnie, nie? że mój system wartości może być jakiś zaburzony w Twoich oczach. No bo ja marzę o jakimś takim super... No właśnie, Aga, o czym? <noise> Nie chcę <cię> tego <noise> słyszeć. To będzie w dogrywkach, drodzy państwo. Jak mi się spodoba odcinek, to wtedy dogramy drugi i wtedy każdy opowiada o swoich fantazjach seksualnych. Wiesz, Ale by się podziało. Wiesz, co jest <noise> ciekawe w tych rozmowach, że ja mam tak, że już słucham sobie ciebie, i gdzieś odnoszę się dużo do swoich doświadczeń, i czasami naprawdę muszę się kryć język, bo no aż, aż, bo z jednej strony ja mam dużą otwartość w rozmowie o mhm. tym, ale wiem, że no, z tobą mogę poza kamerą o tym porozmawiać, mhm. a jednak w dzisiejszym świecie jeszcze. Tak. To nie jest ten moment, żebyśmy my tutaj, teraz sobie siedziały i mhm. mówiły o swoich totalnie skrytych fantazjach. Ja bym mogła. Rozumiem, a ja na przykład mam też tak, że część fantazji chciałabym zostawić zawsze dla siebie, jakkolwiek. O, bym była nie jest to najbardziej. <laughs> że, że, że to jest jakiś rodzaj intymności, takiego, to jest właśnie dla mnie też element akurat mojego koru. No. Że to jest taka już takie, takie bardzo moje i niech ono takie i, i tak. Też z niektórymi fantazjami przecież może być, prawda? No tak, to prawda. Chociaż otwartość jest seksy, otwartość jest super i, i no, bycie transparentnym, też na wszystkim takim związku, w sensie mówienia, czego ja chcę, czego potrzebuję, czego oczekuję, co moglibyśmy zrobić, no to jest po prostu cudowne. Tak, i jakby to I było, <laughs> zobacz, właśnie umieć rozmawiać w momencie, w którym, zobacz, jesteś. I lat w relacji, ten związek i ten seks po jakimś czasie siada, jakby jest kolejny etap mhm. relacji, gdzie już nie ma tych iskier, jest ale po jest intymność i zaangażowanie. jest zaangażowanie, zaangażowanie więc też jest przywiązanie, super. jest jakaś przyjaźń na pewno głęboka, oby. Mhm. Um, oby właśnie. No właśnie, ale no ten seks leży i w momencie, w którym wydaje mi się, ale to wiesz, głośno myślę, bo nie jestem w takiej sytuacji. Um, w momencie, w którym my nie, zaczyna, nie zaczniemy w pewnym momencie mhm. wprowadzać właśnie tych takich ukrytych, to to się nie rozbucha, że trzeba ten seks podsycać, a jeżeli przez 10, 15, 20 lat robisz to dokładnie tak samo, no to, to jak ci się ma nie znudzić? Oczywiście, to, to jest oczywiste, że to musi się znudzić i dlatego wiele par szuka tego remedium, czy to w postaci otwierania związku, czy właśnie takie to jest remedium, że ja mam bardzo serdeczną koleżankę Dominikę, która jest seksworkerką i do dominą. Pozdrawiam cię Dominika, pewnie obejrzysz odcinek. I ona mi bardzo często opowiadała: też zrobiłyśmy razem kilka materiałów dziennikarskich, że jej groje klientów to są mężczyźni, którzy mają żony i rodziny. I oni nie chcą rzucać swoich rodzin, nie chcą się rozwodzić, ale chcą być spełnieni w seksie. I dlatego przychodzą do dominy, bo mówią, i to jest też o fantazjach seksualnych, bo mówią, że gdyby powiedzieli żonie, że chcą, chcą uprawiać seks przemocowy, ale jeszcze na dodatek oni mają być w roli podległej, czyli żona miałaby na przykład ich zlać albo związać, no to to jest nie do pomyślenia. To byłby albo rozwód, albo. Albo nie wiem co, no koniec świata po prostu. Więc oni idą z tym do, do dominy, płacą określoną sumę pieniędzy, pozwierzają się jeszcze, bo okazuje się, że w tych związkach często brakuje rozmowy. No, no i tak to wygląda, czyli wychodzi się poza związek. Ale żeby nie było, ja muszę też bardzo ważną rzecz, rzecz podkreślić. Ja nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja tutaj teraz te biedne żony, matki i kochanki, że jak że tutaj kogoś chcę szkalować albo. To nie jest niczyja wina. To jest wina tylko tego, że my nie mamy dostatecznej edukacji seksualnej, wina systemu powiedzielibyśmy, hmm. i wina m, braku umiejętności rozmowy. Nikt nas nie uczy o tym rozmawiać. Mało tego, nikt nas nie uczy, nawet w facecie nie płaczą, więc nikt nas nie uczy. Nawet hmm. Taki mężczyzna, który przychodzi nieraz do. To, to było dla mnie szokujące, jak usłyszałam, od seksworkerki, workerki, że część mężczyzn wcale nie mała, przychodzi i płaci za to, żeby się przytulić. Tak, słyszałam o tym. To dlaczego. A przecież mają żony rodziny. I niektóry... Tam nie ma seksu nawet, To tak. jest po prostu przytulenie i rozmowa. Tak. To oni nie są w stanie nawet wy... powiedzieć, nazwać, kochanie, przytul mnie, przytulmy się, tak są poblokowani i pohamowani. To jest bardzo przykre i smutne. Tak, to jest bardzo przykre. Wow, wow, I wow. fantazje realizują z dominą i, czy z sex workerką, ale też realizują przytulanie, nie? No. Znaczy, to jest... To jest... Nie mieści mi się to w głowie, że naprawdę do tego dochodzi, że musimy płacić za, za to, żeby móc poczuć się bezpiecznie i swobodnie. Bo tym jest w istocie przytulenie. No. Wyrzutem oksytocyny, tam chodzi głównie o bezpieczeństwo, no. o którym wspominasz. Hmm. I my też, wiesz, w relacjach wchodzimy w jakieś role. I bardzo często jest y, ciężko nam z tych ról wyjść, no bo jestem, nie wiem, matką tak. y, i koniec, jakby poza tym schematem ciężko mi się poruszać, i ten mój facet też widzi mnie jako matkę. Na przykład tak. bardzo często w moment, w którym facet jest przy porodzie y, i widzi to wszystko, co się dzieje, y, widzi wszystko dosłownie tak. i piękne wnętrze również. To, to się burzy, ta seksualność się burzy. I bo potem te same mężczyźni trafiają do terapeutów, do seksuologów, a większość nie trafia. Tylko po prostu y, nie jest w stanie uprawiać seksu. Z matką mojego dziecka. Tak, tak. Ty jeszcze mówisz o, tylko nie pamiętam dokładnie, o podziale jako kobieta Madonna i, I, ladacznica. i ladacznica. Że to jest w ogóle nie do pogodzenia. Dla wielu mężczyzn tak, jest taki, rzeczywiście taka symbolika w psychologii, symbol Madonny i Ladacznicy, czyli moja, ja mówię teraz jako mężczyzna heteroseksualny, czyli jeżeli mam żonę, a, która jest na dodatek matką moich dzieci, i ja ją bardzo kocham, i szanuję, i akceptuję, i, i bardzo szanuję, właśnie, to jest ważne, no. no to ona nie może być jednocześnie moją kochanką, czyli oczywiście symboliczną, ladacznicą. No. To ja nie mogę z nią realizować fantazji. To ja nie mogę jej przebrać i kazać jej zrobić, kazać, nie, w ogóle nie można, ale w cyzłowie, jako element gry, kazać jej zrobić striptease, czy tak. w, w, pojechać na łąkę i tam uprawiać seks, no bo gdzież? No to jest matka moich dzieci, to jest moja ukochana żona, która. Uwielbiam, jest ona jest łagodna i delikatna, jest super. To się często kłóci. I, i właśnie tacy mężczyźni też trafiają do workerek. Albo u, są na apkach internetowych i umawiają się na jednorazowy seks, a potem gołstują kobietę, która nie rozumie o co chodzi. Tak, tak, ale wiesz, to się tylko pozornie kłóci, bo wcale nie musi. Nie musi. Bo te matki też czasami chciałoby, żeby ten ich facet popatrzył na nie. Tak. I, I po prostu miał ochotę na to zbliżenie, pragnął jej, pożądał jej, nie patrzył na nią tylko jako matkę ich dziecka. Więc tak. to, to są wiesz takie niespełnione oczekiwania z dwóch stron. Absolutnie z dwóch stron. I nie ma tu naprawdę niczyjej winy, bo najłatwiej było powiedzieć, to jej wina, bo coś tam, to jego wina, bo coś tam. Ja też bardzo rozumiem, że w tym całym zapętleniu, w tych kredytach branych, co gorsza, we frankach, przecież Polacy są narodem, który pracuje najdłużej w Europie. Tak. My jesteśmy naprawdę przemęczeni. O tym mówi też profesor Zbigniew Izdebski, wybitny seksuolog, który robi genialne od wielu lat badania nad seksualnością Polaków, największe w naszym kraju, że my jesteśmy narodem przepracowanym. I to jest też Powód, dla którego uprawiamy y, y, coraz rzadziej seks. To tam ta krzywa spada, 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 spada. No, y, to jest jeden z powodów. Przepracowanie. No słuchajcie, i, i tacy przemęczeni, zmęczeni, niewyspani. I gdzie my mamy jeszcze myśleć o fantazjach seksualnych? Tak, tak. O no, potrze Potrzebna jest ta lekkość, żeby seksualność była pobudzona. Jeżeli wracasz do domu, masz milion rzeczy w głowie, jesteś wkurzona, wymęczona, no to sorry. To sorry. jest trudna, ale widzisz, jesteśmy narodem przepracowanym, ale też słyszałam, że naprawdę super młodzi ludzie mają coraz mniejszą potrzebę uprawiania seksu, i coraz więcej osób na przykład deklaruje się, że tego seksu nie potrzebuje. Tak, i tu znowu skręcamy w stronę porno, bo to mi Robert Trutkowski, genialny, kolejny terapeuta, opowiadał, że jest cała fala młodych mężczyzn, jak to on nazwał, uzależnionych od ręki, mhm. czyli od masturbacji, no i oczywiście temu towarzyszy oglądanie porno. I często oni są już w związkach i właściwie nie, tam nie ma seksu, no bo facet się masturbuje, ogląda porno, no to już mu to, ten seks y, albo no, nie wystarcza, nie, nie potrzebuje go, bo, no bo wiadomo, że ręka nie ma wymagań, mhm. tam nie ma jakichś wielkich emocji, to jest prostsze. To jest prostsze, ale mimo wszystko emocji szukasz w takim razie w innym miejscu. Mhm. I to też jest kolejny problem. Tak. Szukanie emocji albo e, osadzanie ich w, w używkach czy w jakichś aktywnościach tak, takich tak. kompulsywnych. No bo z drugiej hmm. strony też w dzisiejszym świecie tych bodźców jest bardzo dużo, więc faktycznie taki chłopak, który jest uzależniony od ręki, on y, znajdzie sobie przy różną różne bodźce i adrenalinę w innych dziedzinach życia. I tak. jakoś to się pewnie dość mocno równoważy. Tak, ale też jest okej, okay, jeżeli ktoś nie potrzebuje seksu, prawda? To, tak. to, to, to może ktoś tylko potrzebuje yy, fantazji seksualnych. I to też trzeba powiedzieć, że to jest w porządku, jeżeli danej osobie jest z tym dobrze. A nie jeżeli jest to związane, na przykład ten rzeczony brak seksu, czy brak związku, jeżeli jest związany z cierpieniem, no to znowu robi się kłopot. Tak, tak. Znałam też takie przypadki osób, które przez wiele lat mówiły, że one tego seksu nie potrzebują, mhm. a finalnie to było przykryte mhm. dużym wewnętrznym cierpieniem i takim odpychaniem tego, mhm. bo wiele, myślę, że kobiet jednak nie wierzy w to, że seks może być też dla nich przyjemnością, tylko trochę są nauczone tego, że są po to, żeby zaspokajać, a nie być też zaspokojone. Tak, to niebywałe, że ta, ta teoria jeszcze cały czas jest żywa jest. w XXI wieku. To nawet dr Robert Kowalczyk, kolejny terapeuta, którego cenię, seksuolog, powiedział mi, że w XXI wieku w jego instytucie Splot, który jest przecież no, placówką prywatną, gdzie też określona grupa klientów trafia pacjentów, Wciąż pojawia się raz po raz hasło obowiązku małżeńskiego. Seks jako obowiązek małżeński. No to cóż tam jest jak nie znój cierpienie, obowiązek i, i coś okropnego tak naprawdę. no Jak ja już słyszę obowiązek małżeński, to już, no już chcę odejść po prostu od stołu i się załamać. Tak, ale tego jest dużo. Jest. Nawet wśród osób, jak się okazuje na poziomie wykształconych. Tego jest dużo. No i jakże my potem mamy myśleć o fantazjach, jak mamy tylko raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, w sobotę o 20 przy zgaszonym świetle. Jak ktoś lubi, proszę bardzo. A jeżeli utrzymuje latami tylko taki system uprawiania seksu, może być, no, może być to mało fantazyjne i może być to znojem i ugorem. No, no dobra, to w takim razie już prawie na koniec. Wyobrażam sobie taką sytuację, jak to, jak można to zrobić, żeby to było miękkie, fajne i przyjemne? Powiedzieć, rozmawiać Powiedzieć. o Powiedzieć. Mhm. Może w jakiejś formie gry, albo powiedzenia, tak właśnie szczerze, że słuchaj, wiesz, co, coś bym pokombinowała. Coś moglibyśmy zmienić. I są różne gry, karty. Flirt towarzyski kiedyś był cudowny. Flirt towarzyski, tak. Ale może właśnie w ramach pytania e, otwartego. Żeby to, nie była, żeby to nie była ciężka rozmowa, że tak. ja ci teraz powiem, że ja to w sobie przez lata tak, mierziłam. to już w ogóle jest tragedia. Słuchaj, i, i po prostu to, 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 to i nagle ten facet, czy tam kobieta słyszy to, że przez te lata nazbierało się tyle frustracji. Ale to jest przemocowe. Taki przykład. Bo to jest oskarżanie, szejmowanie, zawstydzanie, często poniżanie, często szantażowanie, a jeszcze jak się zdarzy, bo to wcale jest nierzadkie, to wiem z relacji różnych osób, że się mówi o byłym czy byłej, że tam się to dopiero działo, a z tobą to co porównywanie, kolejna przemocowa historia. Tak, i też częsta. I też częsta. Ja bym radziła na zasadzie bardzo otwartego pytania. No właśnie, szczególnie w sytuacji, kiedy jest nam miło dobrze, może wakacje, może weekend, na luzaczku, na pewno nie Między odbiorem dziecka, które ząbkuje i kłótnią z teściową, na przykład. Co ci się podoba u nas w seksie? Może zacząć od pozytywów, no. a potem, a co byś zmienił? Może nie od razu, a czego nie lubisz, albo coś tam, tylko, a co byś zmienił, zmieniła? Jeśli chciałbyś coś dodać, to co by to było? Dla odważnych wersja, powiedz mi o swojej jednej, jedynej, chociaż o jednej, po, podzielmy się ze sobą. To jest jeden, moje jeden. ulubione. Podzielmy tak. się. Ja ci powiem moją fantazję, no? a, ty, a ty mi swoją, nie? I się tak. wymieniamy. Tak, no i wtedy tak, wiadomo, taką, że wybieramy taką... taką... wiesz, Taką hmm. najgłębszą. No dawaj, powiedz, hmm. jak jest hmm. ta wymiana, no hmm. to wtedy człowiek się troszeczkę mm -hmm. rozluźnia. Mm -hmm. Albo co byś chciała, chciał ze mną zrobić, albo czy myślałeś o tym, nie wiem, słyszałam, że coś tam. Tak. Dla, dla mniej odważnych wersja jest taka, że można było posunąć moją książkę. Chciałbym męskie fantazje seksualne, ale znam przypadki park, które zaczęły dzięki tej książce rozmawiać o tym ekstra. Mm -hmm. Można Super. też komuś podesłać odcinek naszego podcastu. Tak blog jakiś fajny profil na insta cokolwiek tak tak hmm? bo my w tym miejscu o ty w tym momencie mówimy jasno i wyraźnie że fantazje są super tak. że naprawdę można się seksem bawić Tak. że on jest o przyjemności jest o spełnianiu swoich potrzeb oczywiście jest o zdrowiu seksualnym jest o zdrowiu seksualnym mhm. i sami i właśnie to jest to I to jest w każdym aspekcie życia i seksualności również takie trochę wzięcie też na siebie odpowiedzialności, że sami sobie to robimy. Jeżeli nie powiesz, to nie oczekuj, że dostaniesz i że się ktoś domyśli, bo najczęściej tak. się nie domyśli. Nie. A mamy prawo Drodzy, słuchacze, i widzowie i kochani followersi. <laughs> ale mamy prawo do, do realizowania siebie w tym tak. sensie i, i także w fantazjach. Pod warunkiem, co jest super ważne, że nikogo nie krzywdzimy i nie krzywdzimy siebie, czy nie robimy czegoś wbrew sobie. Bo tak. on, ona chciała i inaczej mnie rzuci tak. najgorzej. Tak, tak. Plus ważna rzecz mi też przyszła: jeżeli mm, chcesz być na, rzucam tą mhm. ladacznicą, mhm. to nie znaczy, że nią jesteś. Jeżeli... tak, to A, jest gra, to jest rola. Tak, Może być. Mhm. Tak, to jest gra i możesz na te kilka. Nie, tego ci nie kilka kilkadziesiąt minut naprawdę w roli, jaką sobie wymarzysz. I możesz być i madonną, i ladacznicą. Amen. Będzie się działo. <laughs> Będzie I się działo. Nie kończę tej prześpiewki, dziękuję Ci. Dziękuję. Tak, i, i poza kamerami sobie jeszcze porozmawiamy. O, i to, to, to no. dopiero się będzie działo. Ale marzy mi się taki format. Ale mm. może hmm, tylko, czy nie w tym świecie, czy, czy, czy może ze jakiś taki, nie wiem, jakby to zrobić, żeby móc mówić mm. w takim bezpiecznym. Kontekście, środowisku, o tym co nam się dzieje. Wiesz, jakie to by było fajne? I dla wielu oczyszczające i terapeutyczne. Bardzo, bo ostatnio, a dokładniej wczoraj, rozmawiałam z przyjaciółką, która mówi mi, że wiesz, Agnieszka, na jakimś etapie ja tak słucham tych podcastów i w pewnym momencie już mam wrażenie, że słyszę to samo i hmm. chciałabym pójść o krok dalej. Rozumiem. Tylko ten to, to pójść o krok dalej. Ja jestem w takim momencie, że. No właśnie, widzę! Właśnie, Co tu się dzieje? <grym> <grym> że chciałabym pójść o krok dalej, <grym> ale wiem, że to jest ryzykowne. Ale myślę, że i tak w swojej fantastycznej pracy dziennikarskiej idziesz już o krok dalej i za to szapoba. Dziękuję Ci, Magda, że jesteś, że robisz te super rzeczy i że, i że mogłam z Tobą porozmawiać. Ze wzajemnością. Bardzo dziękuję. Super odcinek. Buziaki. Ciao. <ścoughs>